Uchwały. 16 września. Na to szkolenie wielu z Państwa czeka z niecierpliwością cały rok, bo dzięki niemu można uniknąć błędów, które powodują kłopoty w Rio. W ubiegłym roku Izby uchyliły 1200 uchwał podatkowych. Są wśród nich także te o opłacie śmieciowej. Czy gminy są skazane na popełnianie podobnych błędów co roku? Z pewnością nie. Pierwsze zasadnicze pytanie, na które warto znać odpowiedź przy rozpoczęciu prac, brzmi: które uchwały muszą podjąć rady gmin, a które tylko mogą. Należy również pamiętać o istotnych detalach dotyczących podejmowania uchwał o stawkach, zwolnieniach i inkasie. Zupełnie inny problem, ale też kluczowy, dotyczy uchwał wprowadzających preferencje podatkowe, które są pomocą publiczną. O tym wszystkim oraz o bieżących problemach z realizacją podatków lokalnych, których nigdy nie brakuje, podczas szkolenia 16 września zapraszam. Dzień dobry, Rafał Dowkier, witam Państwa w kolejnym programie Studio Podatkowe. Co będzie tematem naszego dzisiejszego spotkania? 1200 uchwał podatkowych uchylonych przez regionalne izby obrachunkowe. Jak nie popełniać błędów przy pisaniu uchwał? Czy podatki lokalne służą tylko zapewnieniu wpływów do budżetu gminy? A zatem będziemy dzisiaj mówić o trudnej sztuce pisania uchwał podatkowych przez gminę. Moimi gośćmi są pan prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, pan Mirosław Legutko, pan skarbnik gminy Poronin, Paweł Para oraz w studiu pan profesor Reter. Można powiedzieć, że pan profesor zjadł zęby na uchwałach podatkowych, w związku z tym będzie tutaj znakomitym ekspertem, który nam w tej dyskusji dzisiejszej pomoże. Ale panowie, przed rozpoczęciem naszej dyskusji, krótki materiał dotyczący regionalnych izb obrachunkowych i nadzoru w zakresie uchwał podatkowych przygotowany przez pana redaktora Jarosława Żukowskiego. Dochody gmin w ubiegłym roku wyniosły prawie 150 miliardów złotych. Niemal 20 z nich to wpływy z podatków i opłat lokalnych. Nikogo nie trzeba raczej przekonywać, że to znaczące kwoty dla gminnych budżetów. A wszystko zależy m.in. od jakości uchwał podatkowych podejmowanych przez Rady Gmin. Ze sprawozdania Krajowej Rady Rio wynika, że w 2020 roku wadliwych uchwał było około 1200. Trzeba jednak pamiętać, że wśród nich są również te o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jakie są najczęściej popełniane błędy? Wprowadzenie zwolnień o charakterze innym niż przedmiotowe oraz niezgłaszanie projektów uchwał o pomocy de minimis prezesowi UOKiK-u. Gminy nie uzyskują także opinii izb rolniczych niezbędnych do ustalenia stawek podatku rolnego. Nierzadko zdarza się też uchwalać stawki wyższe od tych dopuszczalnych prawem. Czy dochodów z podatków lokalnych mogłoby być więcej? Na pewno tak. Ocenia się, że mogłoby to być nawet niemal 4 miliardy złotych. 900 milionów z tej kwoty to ulgi udzielone podatnikom przez gminy, a pozostałe 2 miliardy 800 tysięcy to efekt niższych niż maksymalne stawek podatkowych. A zatem co powinny zrobić gminy, by nie tylko uchwalać dobre prawo podatkowe, ale także realizować skuteczną politykę podatkową na swoim terenie? Panowie, a zatem z raportu regionalnych izb obrachunkowych wynika, że w 2020 roku podjęto 16 tysięcy uchwał podatkowych, z czego 1200 było zakwestionowanych, a zatem z tym tworzeniem miejscowego prawa podatkowego nie jest chyba w gminach dobrze. Zapytajmy zatem, postawmy pytanie o powody takiego stanu rzeczy. Czy to może ułomne przepisy, czy może jakieś braki kadrowe? I do pana profesora zwracam się z tym pytaniem. Panie profesorze, to chyba takie pytanie trzeba postawić. Dlaczego jest tak źle? Dlaczego te uchwały są kwestionowane? Tworzenie prawa jest pewną sztuką i to trzeba po prostu umieć robić. I trudno wymagać, żeby w małej gminie był specjalista od tworzenia prawa. Prawo podatkowe to również prawo podatkowe wynikające z uchwał. W związku z tym ludzie, bardzo często jest tak, że zmuszani do tego, żeby pisać uchwały dotyczące zwolnień albo różnicowe stawki, te uchwały pisze tak, jak potrafią. I efekt jest taki, że bardzo często one są kwestionowane przez regionalne izby obrachunkowe. Dobrze, że te izby są. Kwestia takich zwolnień przedmiotowo-podmiotowych to chyba jedna z najbardziej
ważkich, jeżeli chodzi o mankamenty uchwał podatkowych, wynika z byle jakości przepisów. Przepis jest sformułowany byle jak, to znaczy Rada Gminy może wprowadzić zwolnienia przedmiotowe inne niż wymienione w ustawie. Co to znaczy zwolnienia przedmiotowe? Czy można zwolnić przedmiot bez podmiotu? Długo by o tym dyskutować. Można powiedzieć sobie w tej chwili tak, że jeżeli chodzi o orzeczenia sądów, ale i regionalnych, ich obrachunkowych, jest i dominuje pogląd taki oto, że gminy mogą wprowadzić tylko zwolnienia przedmiotowe, a nie podmiotowo-przedmiotowe. To jest prowadzi do absurdu. Takim dobrym przykładem jest COVID, może przykładem COVID. Uchwały, które były podejmowane w czasie pandemii, które to uchwały dotyczyły przedsiębiorców, którzy to przedsiębiorcy ponieśli szkody w wyniku pandemii, mogły być wprowadzone tylko dlatego, że pojawił się przepis ustawy covidowej, uwaga, zezwalający gminie na to, żeby zwolnić nieruchomości przedsiębiorców, którzy ponieśli straty. To jakaś bzdura zupełna, że gmina nie może zwolnić przedsiębiorców, nieruchomości przedsiębiorców, którzy ponieśli straty. Nie może, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy. Czemu? Bo ktoś tam sobie kiedyś wymyślił, że zakazuje tego konstytucja. Nie będę tego komentował. Jest to jeden z ważniejszych problemów, który dawno już powinien być rozwiązany. Ja o tym mówię 25 lat i dalej on nie jest rozwiązany i pewnie jeszcze nie będzie przez 25 lat dalej rozwiązany. Efekt będzie taki, że znowu będzie dużo uchwał kwestionowanych przez regionalne izby obrachunkowe. I to może na czyli tyle, złe przepisy i pewne braki kadrowe też pan profesor tutaj tak, stawia taką tezę, tak, że żeby napisać dobrą uchwałę trzeba być specjalistą od podatków lokalnych i pewnie też troszeczkę od techniki. Albo różnąć dzielnie ustawę. I wtedy albo przepisywać. Jeżeli ktoś tworzy, proszę państwa, uchwałę, która ma kilka stron, no to ja już na drugiej stronie na pewno znajdę błędy w tej uchwale dotyczącej na przykład zwolnienia, odróżnienia zwolnienia od ulgi. No to ja nie wiem, czy ja bym sam potrafił napisać dobrą uchwałę w 100% w sytuacji, gdy byłaby to uchwała dotycząca zwolnienia przedsiębiorców inwestujących albo zatrudniających dodatkowo ludzi na danym terenie z masą warunków. A takie uchwały powstają i są pisane przez osoby, które nie mają przygotowania z zakresu techniki legislacyjnej. One muszą być złe. Panie Pawle, zwracam się teraz do pana Pawła Pary, skarbnika gminy Poronin. Panie Pawle, pan co roku... Pan czy pana ludzie staje przed taką sytuacją, że musicie przygotować projekty uchwał podatkowych, to kto u pana tymi uchwałami się zajmuje? Kto takie projekty przygotowuje i czy udaje się podjąć takie uchwały, które nie są kwestionowane przez regionalne izby obrachunkowe? Czy są jednak takie sytuacje, gdzie te uchwały są wadliwe? Ja bym chciał się przede wszystkim odnieść do roku 2020, do wadliwości uchwał. To nie był taki do końca reprezentatywny rok ze względu na COVID. Tych uchwał było zdecydowanie więcej. Gminy podejmowały z jednej strony uchwały wydłużające termin płatności, z drugiej zwalniające z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek pandemii. Źródeł wadliwości ja bym szukał tutaj z jednej strony w tym, że była presja ze strony przedsiębiorców, żeby jak najszybciej podejmować takie uchwały, które by wprowadzały określone preferencje. Z drugiej strony prawodawca nie do końca przygotował jasne przepisy, na podstawie których można było wprowadzać określone preferencje dla przedsiębiorców. Ja podam jeden przykład. Z ustawy covidowej z artykułu 15p można było zwolnić grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wybranym grupom przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek COVID. Ten przepis wykluczał zwolnienie tych nieruchomości, które były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, ale których płatnikami byli nie przedsiębiorcy. No i w związku z tym trudno to było wytłumaczyć komuś, że jednego przedsiębiorcę możemy zwolnić, a podam tu konkretny przykład. No, jeden pensjonat otrzymuje określone zwolnienie, a drugi nie. I trzeba było po prostu podejmować dodatkowe uchwały już w trybie naszej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym załącznikiem, jeśli chodzi o pomoc publiczną. To jakby odniesienie do tego roku 2020. Jeśli chodzi o taki problem ogólny, to on jest różny. I to, co pan profesor wspomniał, on jest inny w dużych gminach, gdzie jest określona obsługa prawna, a inny w małych gminach. W naszej gminie uchwały
przygotowują pracownicy merytoryczni. Sprawdza to oczywiście radca prawny. Nie jest to chyba regułą, że skarbnik również włącza się w ten proces. No, u mnie ja te uchwały sprawdzam. No i dzięki temu udaje się uniknąć jakby błędów i w zasadzie nie mieliśmy kwestionowanych uchwał przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dużym wsparciem dla nas są właściwie szkolenia, gdzie można z jednej strony wymienić doświadczenia, a z drugiej no, skorzystać z porad ekspertów. I to w zasadzie wystarcza, a tych uchwał takich zwalniających myśmy trochę podejmowali. Także tak to wygląda jakby z naszej strony. Mistyczny obraz tej sytuacji widzimy, jeżeli chodzi o... Mieliśmy jedną uchwałę zakwestionowaną w ostatnim czasie. Ona dotyczyła inkasentów opłaty miejscowej. Wcześniej mieliśmy zapis, gdzie inkasenci byli wymienieni z imienia i nazwiska i z nazwy, jeśli chodzi o przedsiębiorców. I zmieniliśmy ten zapis na zapis ogólny. RIO dopatrzyło się tutaj nieprawidłowości, ale to było pokłosie wyroków określonych sądów administracyjnych. Wniesiono skargę do WSA, WSA podtrzymało decyzję RIO. Myśmy złożyli skargę kasacyjną do NSA i NSA uchyliło uchwałę i przekazało do ponownego rozpatrzenia. I tu jest szansa, że WSA utrzymie ten wyrok i to będzie korzystne dla wszystkich. Z jednej strony dla RIO, bo tych uchwał może być mniej, a z drugiej strony dla gmin, bo nie trzeba na bieżąco aktualizować inkasentów. To jest taka strategia wygrana. Super, to byśmy chcieli, żeby każda gmina tak funkcjonowała jak pana, to znaczy, żeby tych uchwał dobrych było jak najwięcej. Natomiast no właśnie analizując sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i tutaj zwracam się z pytaniem do pana prezesa, jednocześnie przecież przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, z tych raportów wynika, że jednak no, są pewne grupy, w zasadzie standardowe, corocznie się powtarzających mankamentów, które tych uchwał dotyczą. Panie prezesie, z jakich powodów najczęściej są kwestionowane uchwały podatkowe rad gmin? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o rok poprzedni, tak jak powiedział sobie Pan Skarbnik, to on jest specyficzny dlatego, że mieliśmy dużo tych uchwał covidowych, prawda? I tam najczęściej były to kwestie związane z tym, że rady usiłowały warunkować możliwość przesunięcia terminu czy wprowadzenia ulgi od tego, że podatnik nie posiada zaległości. Drugą taką istotną nieprawidłowością było na przykład to, że usiłowano przesuwać termin płatności wtedy, kiedy już ten termin minął. A oprócz tego standardowe mamy jakieś terminy wejścia w życie, wpisywanie klauzul odpowiedzialności karnej. Duża grupa uchwał, które są kwestionowane, to są uchwały związane ze śmieciami. I taka moja refleksja na ten temat. Wydaje mi się, że kadry w samorządach są przygotowane dość dobrze do pełnienia swojej funkcji. Oczywiście, tak jak pan profesor Eter wskazał, co innego jest mała gmina, gdzie jest jeden pracownik, urzędnik, który musi to wszystko ogarnąć sam, a co innego w dużych jednostkach, kiedy tam jest cały sztab ludzi, który się może tym zająć. Chociaż tu bym państwa zaskoczył, bo niejednokrotnie jest tak, że przy dobrze przygotowanej uchwale z dużego jednostki dostajemy złą uchwałę w rezultacie. Ona była dobrze przygotowana, no ale okazało się, że radni mieli jakieś tam swoje inicjatywy w trakcie uchwalania, coś tam pozmieniali, no i okazuje się, że uchwała jest kwestionowana. Także ja bym nie szukał tutaj problemu, jeżeli chodzi o pracowników. Wydaje mi się, że tutaj jest no, tak, jak się, na ile się da, są dobrze przygotowani. Natomiast widzę problem w jakości prawa, to o czym wspomniał pan profesor. Widzę problem zawsze w wprowadzeniu nowego prawa. Do dzisiaj nam się na przykład, proszę państwa, najczęściej pojawiały, przed COVID-em pojawiały nam się najczęściej problemy z uchwałami śmieciowymi i to jeszcze będzie chwilę trwało, ponieważ państwo wiecie, że ta ustawa była wprowadzona dość szybko, ona się zmienia, ona jest niedopracowana. Poprzednio, pamiętam, przez wiele lat ciągnęła nam się sprawa z przepisami dotyczącymi uchwał od środków, podatku od środków transportowych. On jest ten dość skomplikowany, tam się te przedziały górne i dolne na siebie nie nakładają, więc tam czasami się zdarzało dość sporo tych błędów. Także wydaje mi się, że gdyby nie to, że mieliśmy do czynienia z COVID-em tamtym roku, gdyby nie to, że bardzo dużo jest tych uchwał śmieciowych, z tego co ja popatrzyłem tak pobieżnie na dane statystyczne, to jest prawie, że połowa, to proszę państwa, ten wynik byłby znacznie lepszy. Konkluzja moja jest taka, że wymaga to dopracowywania
na etapie uchwalania przepisów prawa, ale ustaw. Natomiast oczywiście w dalszym ciągu pracownicy gmin, no dobrze, żeby mieli to wsparcie merytoryczne do czasu, aż to ta jakość prawa się poprawi, ale ta jakość prawa nie tylko kuleje no przecież w kwestiach podatków. Ja pamiętam panią prezes Nowokońską, kiedyś moją szefową, wiceprezes tutaj Regionalnej Izby Prawniczej w Krakowie, która ponad 20 lat temu mówiła, no, że przy tej jakości prawa my tylko w drodze orzecznictwa coś jesteśmy w stanie wyjaśnić, a tutaj jak państwo widzicie, pan skarbnik dał właśnie przykład, gdzie Regionalna Izba w Krakowie kolegium zaskarżyło uchwałę Rady Gminy Poronin do sądu. Wygrywamy w pierwszej instancji, w drugiej okazuje się pomimo pewnej linii orzeczniczej, że jest inny wyrok. Czyli to świadczy o tym, że nie tylko izby mają kłopot z ujednoliceniem, bo często izby zarzuca się izbą, tak, że jedna izba inaczej orzeka, druga inaczej, ale nawet sądy. Ja chcę państwu powiedzieć, że Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, izby staramy się ujednolicać orzecznictwo i nawet podejmować też inne inicjatywy, na przykład w kwestii, o której mówił pan skarbnik, czyli tego nieszczęsnego inkasenta. My wystąpiliśmy z taką inicjatywą, żeby rady już nie wyznaczały inkasentów, tylko żeby po prostu z mocy prawa podmiot, który świadczy tego typu usługi noclegowe, tak to nazwijmy, stawał się inkasentem z mocy prawa i wtedy już nie ma tej uchwały rady o wyznaczeniu inkasenta i nie zastanawiamy się, czy on ma być wyznaczany imiennie, nieimiennie, tylko że on się stawał inkasentem z mocy prawa, no i wtedy tylko jakby kwestia wyegzekwowania przez organ wykonawczy tych obowiązków. Także podsumowując, problem wydaje mi się jest w zmianach prawa, w jakości prawa i no jedyna ścieżka to jest to, co staramy się robić tutaj w Krajowej Radzie Regionalizm Obrachunkowych, to znaczy pewne wnioski de lege ferenda, aby te zmiany prawa następowały. Panowie, dzisiaj padło to stwierdzenie, czy padła ta uwaga, że ten rok 2020 był specyficzny ze względu na te uchwały covidowe. To teraz chciałem takie pytanie postawić, bo są takie, panie profesorze, uchwały, które gmina musi podjąć, a których podejmować nie musi. Te, których nie musi, to są między innymi te uchwały covidowe, różnego rodzaju preferencje podatkowe, zwolnienia. To ma być jakiś tam instrument prowadzenia przez gminę polityki podatkowej. Czy pana profesora zdaniem, pan wierzy w to, że taka uchwała zwalniająca, mówię przedsiębiorców dużej przenośni, bo pan profesor wskazał, że nie można zwolnić kogoś, to rzeczywiście ona z punktu widzenia gminy ma rację bytu. To znaczy, czy pan profesor, pracując w gminie, rzeczywiście, w cudzysłowie, bawiłby się w podejmowanie tych uchwał, których przecież być nie musi? No, ale jest taka presja, burmistrz, prezydent, wójt bardzo często, ale i radni podatnicy także sądzą, że jeżeli będzie zwolnienie, to będzie rozwój inwestycji na danym terenie, a to tak nie działa. Bo nie oszukujmy się, ten podatek od nieruchomości nie jest podatkiem decydującym o tym, czy ktoś zdecyduje się na wielomilionową inwestycję na danym terenie. Podobnie różnicowanie stawek o 2 zł, no to czy tam o 5 zł w dół, to jest tak, duży kłopot legislacyjny, bo to trzeba umieć to zrobić, biorąc pod uwagę wymogi techniki legislacyjnej i pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o różnicowanie stawek, a jednocześnie jaki z tego jest efekt? Moim zdaniem niewielki. Przyznam szczerze, że ja widzę sens podejmowania uchwał w sprawie zwolnień nieruchomości przedsiębiorców, którzy uruchomią nowe inwestycje, ale nie na etapie generalnym, tylko już na etapie takim szczegółowym, kiedy taki przedsiębiorca już chce zainwestować na terenie gminy, ale jeszcze pyta, co mu gmina da. No to wtedy oczywiście można taką uchwałę podjąć, żeby mu coś dać i żeby to przesądziło. Natomiast podejmowanie uchwał w sprawie zwolnień to z reguły masa warunków, które to warunki skutkują tym, że tam jest masa błędów i takie uchwały w sprawie zwolnień są bardzo często kwestionowane, a ich oddziaływanie, powtarzam, biorąc pod uwagę moje doświadczenie i nasze badania, które realizujemy od wielu, wielu lat w tym zakresie, wskazują, że te zależności pomiędzy uchwałą zwalniającą, a zainteresowaniem przedsiębiorcy inwestycją na danym terenie są niewielkie albo niekiedy żadne. Panowie, no to może takie pytanie na koniec dzisiejszego spotkania, chyba trudne. To jak napisać dobrą uchwałę podatkową? Czy jest na to jakiś sposób, recepta? Panie Pawle, króciutko w takich zwięzłych słowach, co by pan polecił osobie, która zajmuje się przygotowaniem takiego projektu, żeby ten projekt napisać dobrze? Czy można to w ogóle w ten sposób ująć? To zależy, czy to są uchwały cykliczne, bo jeśli chodzi o uchwały w sprawie określenia stawek, to z pewnością trzeba po prostu skopiować dokładnie z jakiegoś legislatora dokładny tekst i tu nie kombinować, nie przepisywać w ogóle, żeby nic nie zmieniać. To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa,
To co już wspominałem, my korzystamy z tych wzorów, które gdzieś tam uzyskujemy na szkoleniach, no i staramy się to gdzieś jakoś konsultować. Czyli panie Pawle, gotowce tak zwane bardzo są przydatne w pracy. Po co robić dwa razy coś, co już zostało w sposób prawidłowy zrobione? A pan prezes, jaki ma sposób, jeżeli chodzi o napisanie dobrej uchwały? Znaczy tutaj podzielam pogląd pana skarbnika, że w przypadku małych jednostek najlepiej jest po prostu przepisać ustawę i ewentualnie, to o czym mówi też pan profesor, ewentualnie tam pomyśleć o tej stawce, tam jeżeli określamy stawkę. Przy zwolnieniach sugerowałbym konsultację, można spróbować się skonsultować ze swoim członkiem, kolegą, który nadzoruje wcześniej, no, żeby uniknąć podwójnej pracy, bo to się opracuje człowiek i w gminie i ten członek kolegą. Mam nadzieję, że koledzy z regionalnych izb obrachunkowych, którzy są przepracowani, nie będą mieli o to do mnie pretensji. Natomiast w pozostałym zakresie chcę tylko państwa jakby tutaj poinformować, że czasami kopiowanie z dziennika urzędowego województwa nie daje nam pewności. Bo czasami spotykam się z takimi zarzutami, że ktoś mówi, ale przecież to było ogłoszone w dzienniku urzędowym województwa, ja myślałem, że to jest dobra uchwała i teraz się kwestionuje. Czasami się zdarza, my staramy się koordynować nasze działania z panem wojewodą i informować, czy ta uchwała, która jest ogłaszana, czy ona jest w trakcie badania, czy jest kwestionowana, ale czasami się może zdarzyć, że jakaś uchwała będzie ogłoszona, a ona później dopiero przez Regionalną Izbę Obrachunkową jest kwestionowana. Także tutaj te trzy ścieżki bym polecał. Panie Pawle, a wracając jeszcze do pana, to jest rzeczywiście tak, że wstępnie jest taka praktyka, konsultujecie te projekty swoich uchwał podatkowych z regionalnymi izbami jeszcze przed ich uchwaleniem? To jest pewna praktyka. Zresztą pan profesor kiedyś taki postulat składał, żeby wzorem uchwał, projektów uchwał budżetowych czy projektów wieloletnich prognoz finansowych, żeby uchwały podatkowe również podlegały takiej opiniowaniu. I to by pozwoliło w pewnym sensie, pewnie na pewno, uniknąć tych wadliwych uchwał. No to oczywiście wymagałoby również wzmocnienia kadry w regionalnych izbach obrachunkowych. Wiemy przecież, że pomiędzy poszczególnymi izbami jest pewna rozbieżność, że te same uchwały, które przeszły przez proces nadzoru, zostały opublikowane, w innej izbie mogłyby być zakwestionowane. Niemniej my jako gmina korzystamy z tego, no tym bardziej, że w naszej izbie od pewnego czasu są osoby, jest zatrudniona osoba, która doskonale zna prawo podatkowe. Nie wiem, na ile to jest problem kadrowy w innych izbach. Panie profesorze, a w pana ocenie krótki przepis na napisanie dobrej uchwały podatkowej? No oczywiście to, co powiedzieli panowie, skopiować artykuł 5, wkleić do uchwały i ustalić w ten sposób stawki i ma się z głowy. Natomiast bardzo się cieszę, że pan prezes i pan skarbnik również potwierdzili potrzebę opiniowania uchwał podatkowych, zwłaszcza trudnych w sprawie zwolnień, przez Regionalną Izbę Obrachunkową. To by załatwiało problem w większości przypadków zgodności z prawem tychże uchwał. Cieszę się, ja już o tym pisałem ze 20 lat temu. Przepisy się w dalszym ciągu nie zmieniają, szkoda, bo wiele mankamentów obecnego modelu tworzenia lokalnego prawa podatkowego w formie uchwał udałoby się uniknąć, gdyby nieco podrasować te przepisy. I to jest chyba taki postulat, który jeszcze raz powinien głośno wybrzmieć. No tak, ale drodzy państwo, z tego naszego dzisiejszego spotkania to taki wniosek się wysuwa, jeżeli chodzi o tę metodę napisania tej uchwały. Troszkę żartobliwie mówiąc, jedna z osób, które takimi uchwałami się w gminach zajmowała, kiedyś powiedziała mi, że ona stosuje taką metodę kopiuj, wklej, jest okej. To znaczy przepisuje dzielnie uchwały, te, które można przepisać zeszłoroczne, które przeszły przez Regionalną Izbę Obrachunkową i nie były negowane. To jest jednak skomplikowana kwestia, sztuka pisania tych uchwał podatkowych. Pewnie całości tego, na pewno tego problemu dzisiaj nie wyjaśniliśmy, natomiast to jest na pewno przyczynek do tego, żeby kontynuować rozważania w tym zakresie. Ja, dziękując moim gościom i na łączach, i w studio, zapraszam również państwa na takie spotkania, szkolenia organizowane przez firmę TaxPress, które dotyczą między innymi uchwał podatkowych i będziemy mieli zaszczyt z panem profesorem Etelem między innymi we wrześniu już pomóc państwu w tak zwanej kampanii wrześniowej przygotowywania uchwał na 2022 rok. Jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Rafał Dowgier, do zobaczenia. Uchwały. To już 16 września. Na to szkolenie wielu z państwa czeka z niecierpliwością przez cały rok. Dlaczego?
dlatego że dzięki niemu można uniknąć błędów, które powodują uchylenie przez RIO uchwał podatkowych. Czy gminy są skazane na popełnianie podobnych błędów co roku? Na pewno nie. Pierwsze zasadnicze pytanie, na które warto znać odpowiedź przy rozpoczęciu prac nad uchwałami, brzmi: jakie uchwały Rady Gminy muszą podjąć, a jakie tylko mogą? Należy również pamiętać o różnych istotnych szczegółach dotyczących podejmowania uchwał o stawkach, o zwolnieniach czy o inkasie. Zupełnie inny problem, ale też kluczowy, dotyczy uchwał wprowadzających preferencje podatkowe będące pomocą publiczną. O wszystkich tych sprawach, ale także o bieżących problemach z realizacją podatków lokalnych będzie mowa właśnie podczas szkolenia 16 września.